Witamy wszystkich. Dzień dobry Państwu. Chcieliśmy dzisiaj powiedzieć parę słów o... Słychać mnie, prawda? Dobra. Chcieliśmy dzisiaj powiedzieć parę słów o czymś, co ostatnio jest bardzo modne, czyli o medycynie integralnej. Medycyna integralna jest to hasło właściwie, które zostało wymyślone przez fizyka kwantowego Amita Goswami, który napisał taką książkę, zresztą wiele książek, ale jedną o medycynie i ona się nazywa Lekarz kwantowy. Szczerze polecam do przeczytania. Może jest trochę trudnym językiem napisana, ale jak się przez nią przebrnie, to mamy taki bardzo ogólny pogląd na temat tego, co w dzisiejszej medycynie należałoby zrobić, żeby była przyjazna dla pacjenta. Medycyna integralna mówi o tym, że należy połączyć wszystkie rodzaje medycyny, czyli medycynę konwencjonalną, którą wszyscy znamy, medycynę alternatywną ze wszystkimi jej odblaskami, czyli medycyną chińską i akupunkturą i medycyną hinduską, czyli ajurwedą. I należałoby do tego dołożyć jeszcze tak zwaną medycynę umysłu i ciała, a to wszystko łączy tak zwana medycyna kwantowa, bardzo szeroko mówiąc o tym. I fizyka kwantowa mówi o tym, jak łączymy te wszystkie, jak moglibyśmy połączyć te wszystkie metody działania i mówi też o tym, że można by naukowo udowodnić, że w ogóle jest to możliwe, bo na razie na podstawie medycyny newtonowskiej, na podstawie której działa nasza medycyna konwencjonalna, właściwie wyklucza się wszelkie możliwości leczenia alternatywnego. Dlatego też jest taka mała chęć do stosowania tych metod u lekarzy. Ja jednak powiem, że jest jakieś światełko w tunelu i idziemy powolutku w kierunku tego, żeby pacjenta traktować całościowo i wybierać mu różne metody, które działając wspólnie odnoszą dużo lepszy sukces terapeutyczny niż stosowane pojedynczo. Na przykład mogę powiedzieć, że otworzono w tej chwili Wydział Homeopatii, taki kierunek na Akademii Medycznej w Warszawie, co na pewno jest pierwszym światełkiem w tunelu, bo do tej pory lekarze raczej bardzo sceptycznie odnosili się do czegoś, co nie ma w sobie zawartości substancji leczącej właściwie. Możemy jeszcze powiedzieć o tym, że medycyna integralna to jest coś takiego, co ja mogę powiedzieć, jest to moje marzenie, żeby lekarz, do którego się zgłosi pacjent, był w stanie, miał tak szeroką wiedzę, żeby był w stanie tym pacjentem pokierować. Wiadomo, że są pewne schorzenia i sytuacje, w których najpierw musi zadziałać medycyna konwencjonalna. Ona właściwie powinna być w dużej mierze skierowana na te sytuacje nagłe, ponieważ dotyczy czysto i wyłącznie leczenia ciała, jako nie biorąc pod uwagę żadnych innych uwarunkowań człowieka. I w związku z tym w tych sytuacjach nagłych jest ona też bardzo szybko działa. W związku z tym możemy uzyskać dobry efekt w krótkim czasie. Co na przykład gdybyśmy chcieli zastosować medycynę umysłu i ciała, na przykład chcielibyśmy pomedytować nad pacjentem albo bioenergoterapię, może nam się nie udać, jeśli krew się leje, trzeba zaszyć ranę albo nie wiem, jest stan, który wymaga operacji chirurgicznej. Natomiast później, nawet jeśli jest to na przykład złamanie i jest to sytuacja nagła, wejdzie medycyna konwencjonalna, zaszyje ranę, jest pytanie, dlaczego jednemu pacjentowi ta rana się zagoi bardzo szybko, a drugiemu będzie się ślimaczyć, będą różne powikłania i
na przykład takie leczenie, które powinno zakończyć się w ciągu 2 tygodni, u innego pacjenta skończy się w ciągu, powiedzmy, 3 miesięcy. I zawsze należy się zastanowić, co, jaka jest przyczyna danej sytuacji, i to jest chyba to, co jest najważniejsze. Owszem, tak, mamy dużo przykładów z naszej praktyki. Prowadzimy we Wrocławiu gabinet bioenergoterapii wspólnie. Mamy takie przypadki, w tym ciężkie, na przykład raka. Mieliśmy pacjentkę, u której stwierdzono nagle raka. Zrobiliśmy zabieg bioenergoterapeutyczny oparty na medytacji. Pani się bardzo dobrze poddała zabiegowi, lekarze zaczęli się wycofywać z konwencjonalnego leczenia. Może o szczegółach powiesz ty, ponieważ jesteś lekarzem, ja nie, więc zastosowano niższe dawki. To było po prostu tak, że wszystko się zaczęło od przerzutu do kręgosłupa. Wiadomo, że przerzut do kręgosłupa musi skądś wychodzić, czyli musi być jakieś źródło tego nowotworu, i ten przerzut do kręgosłupa wymagał szybkiego ustabilizowania, ponieważ no, pani idąc upadła, powiedzmy. I następnie sytuacja była taka, że w związku z tym, że wymagał zabezpieczenia, przedłużyło się leczenie i poszukiwanie przyczyny. Okazało się, że przyczyna jest w nowotworze piersi, który okazał się, ponieważ czas upływał w związku z tym, że po operacji ortopedycznej trzeba było poczekać, nie można było od razu przewieźć, konsultować, stosować żadnych leków, więc to były około 2 tygodnie, kiedy zaczęto się zajmować zmianami w piersi. Tutaj powiem, że to była wyjątkowo taka podatna pacjentka, naprawdę, która bardzo wiele w swoim życiu zmieniła, właściwie zmieniła wszystko w tym czasie. Ludzie, którzy ją znali, mówili, że jej nie poznają, to jest inna osoba wręcz. Skupiała się bardzo na rzeczach pozytywnych, to o co nam chodziło, czyli na tym, że będzie zdrowa, wizualizowała ten swój stan zdrowia. Nie zasilała w żaden sposób stanu choroby, mimo że sytuacja, jak Państwo wiecie, no, jest dość trudna w takiej sytuacji. To jest osoba zresztą czynna zawodowo, młoda, więc tym bardziej. I jak już pojechała na kolejne, żeby dobrać jej chemioterapię do tego raka, to okazało się, że to jest małoinwazyjny rak. Wszyscy spojrzeli ze zdziwieniem, bo no jak to możliwe, żeby to był małoinwazyjny rak, a zaczął się od dużego przerzutu do kręgosłupa. No ale sytuacja jest oczywista, badania potwierdziły. Jeszcze raz wykonano badania i okazało się, że dostała taką właściwie tylko blokadę hormonalną plus bardzo delikatny, taki najdelikatniejszy tabletkową chemię, tak mówiąc, żeby Państwa nie zanudzać. I potem okazało się, że trzeba by naświetlić ten kręgosłup. Ale zanim, ponieważ ta ranka po operacji, ona właściwie była zagojona, tam nie było stanu zapalnego, ale skóra się nie zeszła. To taka dziwna, bardzo dziwna sytuacja, taki nomen omen. I to, że nie zeszła się ta skóra, odciągało tą radioterapię. I okazało się, że jak już można było zrobić tą radioterapię, to właściwie jej nie było potrzeba. I znowu dostała najmniejszą dawkę, taką tylko, takie liźnięcie właściwie, w porównaniu z tym, co by jej się należało, no jakbyśmy tak popatrzyli, w normalnym przebiegu tej choroby. A właściwie zrobiła tylko tyle, że zrobiła porządek w swoim życiu, w swoim umyśle, prawda? W myślach. Głównie w myślach, to prawda. Bo na czym polega cały proces? My przygotowaliśmy za chwilę dla Was takie ćwiczenie praktyczne. Ja dostrzegłem tutaj naszych pacjentów wśród Was, więc są potwierdzenia żywe, jakby ktoś był zainteresowany. Tą metodę za chwilę przedstawimy. Natomiast dlaczego tak się dzieje? Dlaczego ta medycyna integralna działa? Działa dlatego, że tam oczekujemy zmian, gdzie skupiamy naszą uwagę. Jeżeli nasza uwaga
przebiega w sposób synchroniczny w danym kierunku, jest ukierunkowana na zdrowie, na dobrą kondycję, na ruch, wtedy my wykonujemy jakby, jak to moja koleżanka Irmina lubi mówić, podlewanie tego kwiatka, czyli zasilamy energetycznie dany potencjał w przestrzeni i im więcej tych zasileń będzie, tym bardziej zwiększa się prawdopodobieństwo wystąpienia danego zjawiska. Czyli jeżeli zintegrujemy, jak już mówimy o medycynie integralnej, klasyczną medycynę akademicką, inne metody oraz bioenergoterapię, uzyskujemy większe prawdopodobieństwo wybrania z potencjałów możliwych rozwiązań naszego zdrowia na przykład. I im więcej tych zasileń będzie, tym bardziej stanie się to prawdopodobne i zaczyna się dziać. Co do metody samej, w jaki sposób się to robi, to za chwilę dojdziemy. Mamy dla Państwa jeszcze parę informacji na temat, już mówię, w jakich sytuacjach należałoby korzystać z medycyny no konwencjonalnej mimo wszystko. Trudno nam będzie się skupić, jak kogoś boli ząb albo ma zapalenie ucha środkowego, na medytacji. Wiadomo, że w takich przypadkach należy wziąć tabletkę przeciwbólową, dopiero później przystąpić. Medycyna ratownicza jest tutaj bardzo dobrym przykładem. No, nikt nie będzie przy katastrofie kolejowej siadał w kwiecie lotosu i medytował, prawda? Tylko trzeba ludzi ratować. Ale mamy sytuację taką, że lekarze już w tej chwili wykorzystują medycynę integralną i to od wielu lat, a nie jest nam to tłumaczone. Takim przykładem jest efekt placebo. Może Irmina, tak, wytłumaczysz. Efekt placebo, no to nie wiem, czy ktoś nie słyszał, ale gdyby nie słyszał, to jest coś takiego, że podajemy, często jest stosowany przy, na przykład przy sprawdzaniu leków, farmaceutyków, prawda? Jeśli chcemy je wprowadzić gdzieś do obrotu, często w Polsce się prowadzi takie badania, czyli jakiś nowy lek, połowa pacjentów, wyodrębnia się pewną grupę pacjentów, którzy mają odpowiednie cechy, to są różne cechy zależnie od tego, jaki lek testujemy. Połowie dajemy lek, a drugiej połowie dajemy placebo. Czyli wygląda jak ten sam lek, ale jest tam najczęściej glukoza albo jakaś inna mieszanka, żeby to było podobne. I wtedy sprawdzamy, jaki jest efekt na końcu. I proszę sobie wyobrazić, że na przykład moja koleżanka ostatnio mi opowiadała o tym, jak prowadziła pacjenta w takiej właśnie, w takim programie i on był prowadzony, to był RZS, młody człowiek, bardzo zaawansowany RZS i on bardzo uwierzył w ten lek. I proszę sobie wyobrazić, że on miał lepsze wyniki od tych, którzy ten lek naprawdę przyjmowali, a nie brał nic innego. I wystarczyło tylko to i ona sama nie mogła w to uwierzyć i mówi, popatrz, to jest prawdziwy efekt placebo, nie do uwierzenia. On po prostu tylko w to uwierzył i ona nawet go nie wyprowadzała z tego, nawet po zakończeniu nie wyprowadziła go z tego mniemania, że on przyjmował ten lek, bo uznała, że to po co? Nie ma takiej potrzeby. Czyli jak widzimy, od wielu lat lekarze stosują taką, powiedzmy, metodę kryptomedycyny integralnej. Oczywiście tego nie nazywają, nie potrafią tego wytłumaczyć, przekonanie pacjenta ignorują najczęściej. No i mamy efekt, jaki mamy, że jesteśmy niedoinformowani i lekarze tym samym też są niedoinformowani, bo nikt ich po prostu tego nie uczy. Jeżeli chodzi o system prawny, powinniśmy powiedzieć o tym, chociaż nasi poprzednicy wczorajszego dnia już wspominali, że niestety w Polsce i w całej Europie istnieje taki system prawny, który w razie takich przypadków, że ktoś korzysta tylko z medycyny alternatywnej i nie konsultuje z tego lekarzem i wtedy dzieje się na przykład z pacjentem coś złego, grozi to niestety komplikacjami nie tyle zdrowotnymi, ile prawnymi. Także jeżeli Państwo byście zdecydowali się na wykorzystanie tej medycyny integralnej, to zdecydowanie dla bezpieczeństwa zawsze lekarz, zawsze opinia.
żeby to było zgodne z prawem. Mamy wiele przykładów nakręcania telewizyjnych nagonek na bioenergoterapeutów. Czy to jest prawda, czy nie? Prawd, jak wiemy, jest bardzo dużo. Można sobie jedną z nich wybrać. Dziennikarze wybierają jedną, bo paru nie mogą przedstawić po prostu. Nie jest to możliwe. Więc to, co jest bardziej oglądalne, wtedy nam przedstawiają. Ja chciałam jeszcze powiedzieć, że moim osobistym marzeniem jest to, żeby w naszej palecie usług medycznych pojawił się taki lekarz, który będzie na tyle zorientowany we wszystkich możliwościach, jakie są dostępne, powiedzmy, na naszym rynku, bo no w ogóle generalnie na rynku zdrowia, ale przynajmniej na naszym rynku, i który będzie potrafił powiedzieć pacjentowi, co on w danej swojej sytuacji zdrowotnej, przy danych objawach, z danymi dolegliwościami, co on powinien zrobić, czyli gdzie pójść, czy skorzystać z medycyny konwencjonalnej, czy skorzystać, może wzmocnić to jakąś akupunkturą, może wzmocnić troszeczkę takim rodzajem popracowania nad sobą, może skorzystać z bioenergoterapii, a może ze wszystkiego po kolei razem, ale też ta kolejność czasami jest istotna. Więc wydaje mi się, że tacy lekarze, mówimy tu jeszcze o lekarzach kwantowych, czyli o takich, którzy robią to wszystko tak, jest to na pewno możliwe, natomiast chyba mamy jeszcze za mało wiary i my jako lekarze i pacjenci również, żeby to tak wychodziło zawsze. Ale często się udaje, więc też warto spróbować. Chcielibyśmy Państwu teraz zaprezentować bardzo prostą metodę takiego samoleczenia, która pomogła już wielu osobom z naszych jakby statystyk, które prowadzimy na bieżąco. Wynika, że to jest zdecydowanie powyżej 60%, sięgające 70% skuteczność tej metody. Metoda polega oczywiście na relaksacji, jak większość metod, one się tutaj łączą. Zdaje się, że wczoraj pani Ania Kubica też przedstawiła podobną metodę, która też ma wiele wspólnego, a w każdym razie wspólny mianownik. Metoda jest prosta, ale pozornie. Polega ona na tym, że jeżeli państwo zechcecie uczestniczyć w tym, proszę sobie w tej chwili wyobrazić albo przywołać z pamięci jakąkolwiek miłą chwilę i zaraz do tego wrócimy. Miła chwila w zasadzie, czy przeżywanie jakiejś radości i szczęścia, jest dla nas stanem naturalnym. Niemniej jednak wiele osób ma problem z przywołaniem sobie takiej chwili, bo jest rozproszona, bo nie pamięta, bo szuka jakby finału danej sytuacji, prawda? Albo ten finał przesłania tą czystość tej radości. Tak, tak. Bo jak już jesteśmy przy medycynie integralnej, to dalszy ciąg tej integracji, ona jest niezwykle istotna, polega na zsynchronizowaniu naszych ciał, naszego ciała fizycznego, naszego umysłu oraz ciała energetycznego. Myślę, że nie będziemy się rozwodzić nad konstrukcją tego, bo jest mnóstwo publikacji i w internecie, i papierowych. Wszędzie możecie Państwo to znaleźć. Chodzi nam o to, aby wszystkie trzy warstwy, którymi dysponujemy i do których mamy dostęp niemal natychmiastowo, przywołać do synchronizacji, do zgodności. Czyli jeżeli będziemy mieli zgodę w ciele, zgodę w umyśle i zgodę w naszej energetyce na to, żeby móc ustawić swoje ciało według potrzeb, czyli zlikwidować chorobę, wyzdrowieć czy utrzymać się w dobrej kondycji, wtedy ten efekt jest lepszy. Wszystko polega na odpowiednim wykształceniu emocji. Te emocje, jak wszyscy wiemy, mamy w serduszkach, i spróbujemy wrócić w tej chwili do tej chwili. Pobawimy się. Proszę sobie wyobrazić chwilę, taką najbardziej szczęśliwą w swoim życiu. Proszę przesunąć to jak film poklatkowy i znaleźć w tym filmie klatkę, która jest najważniejsza, w którym było takie przełączenie, gdzie Państwo czuli tą pełnię szczęścia. Mamy
Proszę teraz tą klatkę oglądnąć dookoła. Czy jest ostra, czy jest rozmyta? Kto występował w tej scenie? Proszę sobie przypomnieć zapach, temperaturę, przedmioty, kolory. Jeśli smak, to smaki, dotyk. I cały czas nie ruszając tej klatki, oglądamy ją dookoła, szukamy tych szczegółów. Nie śpiesząc się, nie mamy gdzie się śpieszyć. Przepraszam. Szukamy, tak? Teraz lepiej? Dziękuję. Ja siebie stąd nie słyszę. Proszę o uwagi w razie czego. Szukamy tej miłej chwili, oglądamy klatkę, smaki, zapachy, kolory, aura jaka była, pogoda. Może się działo w pościeli, to co to za pościel była? Kwiaty w wazonie, pies, kot. I wszystko doprowadzamy do takiego stanu, żeby poczuć się dokładnie tak samo jak w tamtej chwili. Wczuwamy się w swoje serce. Czy ono bije tak samo? Rozpoznajemy. I teraz tworzymy sobie obraz w głowie naszych chęci. Jak chcę wyglądać? Jaki stan zdrowia chcę mieć? Jaką kondycję? Wyobraźcie sobie, że biegacie. Jesteście radośni. I teraz natychmiastowo taką windą z głowy wprowadźcie w tą przestrzeń bijącego serca. I przytrzymajcie. W tej chwili właśnie rozmawiacie ze wszystkimi sercami, które są w tym samym stanie. Utrzymujcie tą chwilę przez jakieś 2 minuty. Wyobraźcie sobie, jak z waszego serca wychodzą banieczki informacji i rozchodzą się błyskawicznie po całym świecie. Cały świat próbuje dopasować waszą wizję, którą wysłaliście z serca. Dwie minuty ze sceny to trochę długo. Ten szum, co słyszycie, to właśnie wasze serca wysłały, tak? I teraz, nie myśląc o niczym innym, obudźcie w sobie wdzięczność. Przyjmijcie ten obraz jako ten, który już się wydarzył. Nic więcej nie potrzebujecie robić. Wystarczy proste przekonanie, że to już się stało i że jesteście za to wdzięczni. Pozasypiali niektórzy. To dobrze. Kończymy ćwiczenie powolutku, nie śpiesząc się. Powracamy do rzeczywistości. Otwierając oczy, widzimy tego człowieka, którego żeśmy sobie wymyślili. To bardzo proste ćwiczenie pozwoli Państwu na to, żeby codziennie w ciągu 2-3 minut w czasie porannej kawy czy przygotowań do pracy móc sobie zsynchronizować właśnie te 3 ciała, energetyczne,
umysłowe i fizyczne. Przy takiej synchronizacji organizm się uspokaja i jest bardziej podatny na to, że rzeczy, które sobie życzycie, zaczną się wydarzać. Tym sposobem wielu już pacjentów pomogło sobie, między innymi wspomniana pani z rakiem. Mamy takich przypadków z rakiem jeszcze jeden, a właściwie dwa. O jednym chcielibyśmy powiedzieć. Była to pani z Lublina, która nagle dostała wiadomość o raku, ale może oddam głos Irminie, opowie o tym przypadku. Ty znasz te pojęcia. No dobrze. To był rzeczywiście bardzo inwazyjny nowotwór płuc, rak drobnokomórkowy, który daje bardzo szybko przerzuty, co zresztą się zdarzyło, i bardzo szybko się rozrasta. Jest dość mocno czuły na chemię i dość mocno czuły na radioterapię. Ale bardzo, jak mówię, bardzo inwazyjny. Tutaj krótki czas daje bardzo duży, nawet podwojenie się objętości guza. Powiedz dalej. Pani miała problemy z oddychaniem, a mieszkała na 4. piętrze. Nie mogła wychodzić, nie mogła schodzić, na jakieś spacery wykluczone. Do tego jeszcze marzły jej nogi, ręce. I w ogóle ogólnie stan był bardzo zły, nie chciało jej się wychodzić z domu. Dzięki tej metodzie prostej, oczywiście zgodziła się na radioterapię, na chemię, te zabiegi były, ale ona, proszę sobie wyobrazić, zmieniła całkowicie swój pogląd na swoje życie. Zrozumiała, w jaki sposób rak działa, w jaki sposób ona sama zaprosiła go do swojego organizmu. I przy całej tej tragedii, która ją spotkała, uzyskała taką radość życia, że ona tam w szpitalu pomagała innym pacjentom. Także to są metody. No i powiedziała, że w życiu nie była taka szczęśliwa, proszę sobie wyobrazić. Jakby... Jeśli człowiek umierając mówi, że jest szczęśliwy, to właśnie o to chodzi, bo wbrew pozorom nie dzień narodzin jest najważniejszy. Najważniejszy jest ten dzień odejścia w naszych życiach. No właśnie, tutaj jeszcze może byśmy powiedzieli o tej uważności i o tym podlewaniu kwiatka. Wiadomo, że tam, gdzie kierujemy naszą uwagę, temu dajemy naszą energię, naszą osobistą energię, którą możemy spożytkować na różne rzeczy. I to ta wolna wola, którą mamy, pozwala nam wybrać, na co my pożytkujemy swoją energię. A to jest równoznaczne z tym, czemu dajemy swoją uwagę. I teraz proszę sobie wyobrazić człowieka chorego. Czym zajmuje się człowiek chory, zwłaszcza w systemie medycyny konwencjonalnej? No głównie swoją chorobą, czyli idzie od lekarza do lekarza, ma mnóstwo, a to zabieg, a to coś się ciągle dzieje. I naprawdę wielkiej siły trzeba, żeby odwrócić jego uwagę od choroby. A dając uwagę chorobie, jakby ją podlewa, to tak jak ten kwiatek. Z nasionka nagle mamy małą tam roślinkę. Potem ona nagle zaczyna kwitnąć i bujnie się rozrastać, bo ciągle jest podlewana. Więc jeśli Państwo macie ludzi, którzy są chorzy w jakikolwiek sposób, przewlekły, nowotworowy, śmiertelny, czy chociażby lekki, to starajcie się odwrócić ich uwagę od stanu choroby. Starajcie się, żeby żyli, póki żyją, i żyli życiem pełnym, radosnym, na ile to jest możliwe. Tutaj oczywiście medycyna konwencjonalna jest czasami konieczna, ponieważ usuwa ból na przykład, który jest największym wrogiem takiej zmiany uważności, że tak powiem. Bo to jest bardzo trudne, zmienić uwagę z miejsca chorego na zdrowe. Ale zawsze można spróbować i warto to zrobić, ponieważ ten ból bardzo szybko wtedy mija. I jest to duża nagroda, no a do tego jeszcze czujemy się szczęśliwi. I to jest ważny element, ponieważ to jest nasz stan naturalny.
Więc to poczucie szczęścia i ta krótka metoda, ta krótka medytacja pomoże Państwu jakby utrzymywać ten stan w ciągłej gotowości. My jesteśmy przyzwyczajeni oczywiście przez media i inne, powiedzmy, zabiegi naszych rządzących, żebyśmy żyli w ciągłym strachu. To nie w tym rzecz. Przyzwyczajono nas do tego, żeby ciągle się bać, a to nie jest stan nasz naturalny. Naszym naturalnym stanem jest spokój, uwaga i radość. Także tego Państwu na zakończenie życzymy. Tak, bardzo serdecznie Wam życzymy. Zresztą z tym stanem naturalnym to jest tak, że mój kolega zwykł umawiać, że nawet w przypadku pracy to nie jest stan naturalny, ponieważ człowiek jest dłuższy niż szerszy, więc służy do leżenia. Miłego dnia Wam życzę. Ja również. Dziękujemy. No może ktoś powie, jak się udało ćwiczenie. Komuś się udało w ogóle? Komu się udało? Chcecie powiedzieć? Ktoś? Jak było? No chodźcie. Co powinniście czuć? Taką spokojną radość, przyjemność. Tak jak się czuję w takiej bardzo szczęśliwej chwili, prawda? Taką euforię, prawda? Anandę, niektórzy mówią, taki stan bardzo wzniosłej przyjemności, o tak. Jeśli ktoś to odczuł, to znaczy, że o to chodzi. Można sobie to ćwiczenie robić, można sobie znaleźć parę takich chwil. To są takie kotwice, które czasami ułatwiają nam, szczególnie w takich sytuacjach stresowych, kiedy chcemy szybko się uspokoić, to takie kotwice są bardzo dobre, czyli przygotowanie się do tego, żeby wyłowić tą chwilę tak o, prawda, momentalnie. Bo to potem tak jest. Dobrze jest zgromadzić taki asortyment tych chwilek, taki. W zależności od pogody. Pada deszcz, co mi się zdarzyło przyjemnego podczas deszczu. Na przykład. Mróz, śnieg, słońce, plaża, nie wiem, woda, cokolwiek innego, dzieci, psy, koty i tym podobne. Na pewno każdy ma mnóstwo takich chwil, tylko na ogół nie zastanawiamy się nad nimi codziennie, a czas najwyższy. Bo to prowadzi do pełnej synchronizacji i wtedy łatwiej będzie Wam utrzymać kondycję. No więc kondycję, czyli ruch, czyli wyobrażamy sobie siebie w ruchu. Tenże kolega, o którym wspomniałem, stwierdził także, że należy brać przykład z węża, bo on nawet jak biegnie, to leży. To był kolega, który lubił leżeć. Spokój, opanowanie, tak. Nie, ten kolega żyje z wymyślania. Także nie wierzcie w to, że koniecznie trzeba coś robić, żeby żyć. Z wymyślania też da się żyć i z wymyślania można uzyskać zdrowie i to jest właśnie ta metoda. My służymy ewentualnie mailem, jeżeli ktoś nie zapamiętał, czy potrzebuje mieć to, czy komuś wysłać. Mamy tą metodę w bardzo dużym skrócie, w bardzo dużym uproszczeniu, czytelnie napisaną na mailu. Możemy wysłać, proszę się do nas zgłosić po wizytówkę i zapytania mailowe ewentualnie. I my odeślemy w ciągu paru dni tą metodę, żeby każdy mógł sobie mieć ją w zanadrzu. Można ją stosować w pracy, w tramwaju, w zależności od tego, jak, w jaki sposób Państwo jesteście w stanie się wyciszyć i zaglądnąć w siebie. Pamiętajcie, że na zewnątrz nic nie ma, wszystko jest w Was. To kończysz? Tak, to prawda, wszystko jest w nas i nie ma co szukać na zewnątrz. To możemy też powiedzieć o lekarzach, no bo właściwie próbując uzdrowić swoje ciało, idziemy zawsze do kogoś, zawsze szukamy kogoś na zewnątrz. I tak patrząc bardzo, ja popatrzę teraz jako lekarz, moi pacjenci niechętnie chcieliby włożyć jakiś wysiłek w to, żeby wyzdrowieć. Najchętniej by dostali dwie tabletki, które ich postawią na nogi od razu, wezmą, zażyją w drodze do pracy i będą zdrowi. Natomiast no, to tak najczęściej nie działa, bo nawet jeśli uda się dobrać odpowiednie dwie tabletki na dany moment, to rzeczywiście pójdą do pracy i rzeczywiście będą czuli się zdrowi przez jakąś chwilę. Natomiast to wszystko jest zmienne, to się zmienia i jest potem czas, kiedy organizm znowu się upomni o uważność w stosunku do siebie, bo choroba to jest nic innego jak krzyk organizmu, żeby się nim zająć.
I zależy jaka to jest choroba, to ten krzyk jest albo głośniejszy, albo mniej głośny. Najpierw próbujemy go ignorować, no to z ostrych rzeczy przechodzą w przewlekłe, a kończy się no jakoś tam czasami niestety tak bardzo, mówi się letalnie, czyli zejściem śmiertelnym. Jeśli nam nie o to chodzi, no to musimy być wsłuchani w siebie i uważni na to, co mówi nam nasz organizm. Jeśli jesteśmy bardzo przemęczeni, to nie wystarczy wypić Red Bulla, bo to nie jest żaden sposób, tylko trzeba czasami odpocząć, po prostu, zwyczajnie. I wtedy, jak nie damy odpoczynku organizmowi, no to się okazuje, że nagle powali nas pierwszy wirus, który... Bo jeszcze jest tak, że bardzo ważną rzeczą w organizmie jest odporność. Odporność komórkowa, która jest związana bardzo ściśle, coraz częściej się na ten temat wypowiadają naukowcy, ze sferą mentalną, o dziwo. Czyli to, jak myślimy, wpływa na naszą odporność. Jeśli jesteśmy w stanie takiej, ja to nazywam niskimi wibracjami, czyli strachu, lęku o przetrwanie, nie wiem, jakiejś walki, kłótni, notorycznych problemów, to wtedy, wtedy nasza odporność zaczyna, ona ciągle jest jakby pobudzona, ponieważ są to sygnały, że ona powinna z czymś walczyć, prawda? A tu nie ma właściwie przeciwnika, bo przeciwnikiem jest tylko nasz mózg. Nie ma żadnych bakterii, nie ma żadnych wirusów i w końcu to się jakby wypala. Te możliwości adaptacji są też jakieś. U młodego człowieka większe, u starszego coraz mniejsze. I po prostu potem się nagle okazuje, że ktoś kichnął w drugim pokoju, czy tam, nie wiem, 10 kilometrów od nas, a my mamy tego wirusa, co ma ten pacjent 10 kilometrów od nas. Właściwie niby dlaczego? Mamy, ponieważ tak jesteśmy, mamy tak duży brak odporności, że po prostu nie ma wyjścia. Musimy złapać pierwsze, co się nawinie i to już wtedy obojętne co. I wtedy na przykład to coś powali nas do łóżka i każe nam odpocząć. Każe nam przemyśleć, każe nam się uspokoić, przestać kłócić, przestać walczyć. No zależy, co tam jest akurat nie na tapecie, ale zwykle coś jest. Także zastanówmy się, bo nawet te małe, drobne infekcje zawsze o czymś mówią i zawsze powinny zwrócić naszą uwagę, że coś jest nie do końca w porządku w tej naszej harmonii. Jeśli jesteśmy zharmonizowani, nie powinniśmy chorować. Tym razem chyba już się pożegnamy, bo czas nasz minął. Tak? Dziękujemy wam bardzo za uwagę. No właśnie. Dziękujemy. To możemy wyłączyć, nie?